Witajcie kochani, witam was w niedzielę rano. Jeszcze gardło moje jest takie, powiedzmy, nie jest już to tak źle, ale mogłoby być lepiej. Kochani, i witam was dzisiaj, taki weekendowy vlog, bo zobaczcie co się dzieje. Jest tak głośno przez ten wicher. Tutaj widać widok z mojego okna z sypialni. Jest tak huczy, że po prostu nagranie filmiku takiego jakiegoś merytorycznego miałam nagrywać dzisiaj moje reakcje na nowe trendy, ale jest taki hałas. Nie wiem, czy to będzie słychać. No w każdym razie nie byłoby dobrze słychać. Byłoby cały czas zakłócenie jakieś, bo naprawdę jest mega tutaj huk. No i postanowiłam, że jednak dzisiaj nagram dla was vloga takiego ekologicznego, ekowskazówki. Pokażę wam moją rutynę poranną, jak staram się dbać o zdrowie. Bo wiecie co, w ogóle... przepraszam was za to lustro, to jest bardzo stare lustro i dlatego takie plamy. To nie jest brudne, tylko to lustro jest... O, już teraz pobrudziłam. To lustro jest takie po prostu, że ma... takie ze starości jakby plamki, to jest cały urok tego w tym, no ale niestety też ma to swoją cenę, że po prostu gorzej widać w nim troszeczkę. Pokażę wam coś o mojej diecie dzisiaj, bo ostatnio postanowiłam, to nie jest żadne postanowienie noworoczne, po prostu poczułam chęć lepszego odżywiania się, trochę mi się pogorszyła cera. Zaczynam mieć taką bardzo suchą skórę, to jest kwestia oczywiście i ogrzewania w kominku i no i zimy w ogóle, że jest mało wilgoci w powietrzu. No i postanowiłam zadbać i o swoją dietę, żeby od wewnątrz się odżywić i nawodnić. I też o skórę, więc trochę zakupiłam kosmetyków eko, oczywiście. I trochę o pielęgnacji mojej nowej, taka nowa rutyna pielęgnacyjna, więc pokażę wam wszystko. Myślę, że to jest dosyć ciekawe, bo ja wiecie, że bardzo dbam o ekologię, ale też o to, żeby wszystko było takie czyste, organiczne, na ile się da w dzisiejszym świecie, bo też wiecie, że czasem dosłownie się nie da wszystkiego wyeliminować, wszystkich zanieczyszczeń, no bo po prostu cały świat jest trochę już zanieczyszczony, ale postaram się i wam wszystko to pokazać o moim odżywianiu. Zaraz zobaczycie, jak sobie robię właśnie poranny koktajl, zieloną herbatę i tak dalej. No i trochę wam powiem o tej mojej diecie. No i pokażę wam moje nowe kosmetyki, nowe rzeczy do demakijażu Zero Waste. Mam nadzieję, że to będzie dla was przydatne. I niedługo zrobię wam też filmik na temat makijażu takiego właśnie bio, jak go robię, takiego makijażu szybkiego i bardzo naturalnego. No i moi drodzy, pokażę wam teraz, rano zawsze piję herbatę zieloną. Taka lekko podgrzana herbata zielona z miodem i z cytryną. Ona jest tak około 40 stopni, czyli taka troszkę ciepława. Zawsze piję rano taką herbatę, nie piję czarnej, bo roztrzęsiona jestem po czarnej, nie wiem, pewnie ta fermentacja w czarnej herbacie to powoduje, że jestem zbyt taka zdenerwowana po niej. Także zielona jest super, zaraz zobaczycie, jak robię tutaj smoothie owocowe z dodatkiem czasem jakichś elementów warzywnych. I staram się jeść właśnie teraz jak najwięcej posiłków takich raw food. Jeśli nie wiecie, co to jest raw food, to raw food to jest sposób odżywiania, gdzie jemy jak najwięcej rzeczy w niezmienionej ich postaci, jeżeli już to coś podgrzanego do maksymalnie 40 stopni. To znaczy, że będę jeść większość posiłków rzeczy na surowo, prócz warzyw, takich typowych warzyw, czyli na przykład tam marchewki, chociaż marchewka to jeszcze nie tyle, ale na przykład takie zielone warzywa liściowe, jakby nie można ich jeść całkiem na surowo. Oczywiście sałatę tam w sałatce tak, ale czy na przykład jarmuż, czy jakieś buraki, to wszystko raczej w postaci soków świeżo wyciskanych, bo jakby z błonnika, z takiej postaci na surowo są one nieprzyswajalne, więc tylko takie rzeczy, które są przyswajalne, czyli tam owoce, orzechy, no przeróżne produkty surowe, prawda? Na przykład można robić zupy surowe typu gazpacho, czy na przykład jakieś sałatki, guacamole, dużo warzyw, ogólnie dużo warzyw, dużo rzeczy nieprzetworzonych. Ale ja nie robię tego w 100%. Zaraz wam pokażę tam przebitkę z mojego takiej kolacji z przedwczoraj.
Nie robię tego w 100%. To znaczy założyłam sobie, że około 70-80% będzie to rzeczy takich raw food właśnie. Natomiast no, nie jestem w stanie utrzymać takiej diety cały czas i nawet nie lubię być aż tak ekstremalna w czymś, że idę w coś tak na 100% i potem jestem taką fanatyczką tego, bo uważam, że jednak ja zawsze wyznaję zasadę złotego środka. Trzeba zachować trochę takiego też zdrowego rozsądku, więc też ten jeden posiłek dziennie będzie ciepły. Też mogą być to jak najbardziej w dużym stopniu warzywa, czy kawałek ryby, czy kawałek jakiegoś indyka, czy nawet makaron z jakimiś warzywami, ale na ciepło, bo jednak dla mnie ważne jest to, te posiłki ciepłe są istotne i gotowane warzywa też mają swoje, według mnie, swoją wartość, więc nie rezygnuję całkowicie z tego. No i zdecydowaliśmy z Wiktorem, że spróbujemy taką dietę, zobaczymy jak nam się to sprawdzi. Na razie jemy tak kilka dni i jest super, w sensie naprawdę to jedzenie daje bardzo dużo energii. Nie jest się ospałym przez trawienie takich rzeczy, wiecie, jakichś ciężkostrawnych, właśnie przez ich długotrwałe gotowanie. Owszem, to ma swoje wartości, tak na przykład długo gotowane zupy, czy właśnie warzywa gotowane są wartościowe w jakiś tam sposób, ale chcemy spróbować więcej tych świeżych rzeczy jeść, które mają taką żywą energię, wiecie, to ma inne uczucie jest, jak to jesz. No i na razie to się super sprawdza, zaraz Wam pokażę taki pierwszy etap, czyli codziennie rano już od co najmniej 2 miesięcy piję takie koktajle smoothie. No i właśnie w skład tego smoothie będzie wchodziła gruszka, jabłko, grejpfrut. Grejpfrut to jest bardzo zdrowy owoc, mimo że nie pochodzi z naszej strefy geograficznej i niby ma działanie ochładzające. Ja daję pół grejpfruta do tego. Imbir, to jest bardzo ważne dla mnie w zimie, bo to bardzo rozgrzewa, no i też jest antybakteryjne. Daję trochę liści szpinaku młodego, kupuję w Biedronce taki szpinak, to na bardzo długo starcza, bo ja właśnie w postaci tego smoothie to robię. No i teraz zobaczcie, jak to przygotowuję. Jeszcze oczywiście obieram imbir, jeszcze dam tu trochę jagód, stwierdziłam. Tutaj chyba sobie niechcący wrzuciłam tą dupkę z gruszki, że tak powiem. No i czasem zmieniam, czasem daję właśnie jagody, jeśli mam. Czasem nie daję, czasem daję marchewkę i kropelkę oleju. No i do tego trzeba dać wodę, bo to jest Nutribullet, bardzo Wam polecam to urządzenie, jest bardzo mocne. Ja daję wodę z kranu normalnie. I Nutribullet ma to do siebie, że jest bardzo mocny i rozbija nawet takie drobne pesteczki, więc czasem też daję len albo chia do tego, żeby no, trochę dodać takiego błonnika. Ale myślę, że dzisiaj to wystarczy. Czasem dodaję sobie też trochę mleka owsianego, dzisiaj to właśnie zrobię. I być może później doleję kropelkę gorącej wody do tego, żeby to troszkę ocieplić, bo ja bardzo nie lubię zimnych napojów, no i też uważam, że to jest niezdrowe, a tym bardziej, że ja śpiewam i jestem nauczycielką, więc mój głos jest cenny dla mnie. No i teraz to zmielimy. Moi drodzy, i to już jest gotowe. Trochę mam problem z odkręcaniem, bo to się dość mocno przykręca. Ale no taki ma kolor dzisiaj przez te jagody, trochę fioletowo-brązowy powiedziałabym, ale i tak będzie bardzo dobre. Wiecie, to jest pyszne, tylko ten imbir sprawia, że jest też ostre, więc to jest dla takich wytrwałych, bo dla mnie ten imbir jest istotny, czasem daje też surową kurkumę, kawałek takiego korzenia. Także na zdrowie, kochani. Troszeczkę to jest za zimne dla mnie, zaraz sobie tutaj doleję minimalną ilość ciepłej wody, bo ja naprawdę muszę mieć to ciepłe. Moi drodzy, i zobaczcie tam przebitkę jeszcze właśnie z tej kolacji, o której mówiłam. Zrobiłam tutaj guacamole, czyli po prostu taki sos, sałatkę, salsę z awokado, daje się tam limonkę. Ja dałam cytrynę, bo nie miałam limonki. Jakieś, można dać jakąś ostrą papryczkę, ale generalnie
dajemy pomidora, czosnek, cebulę i to wszystko tak trochę zgniatamy ze sobą. No i ja tutaj przygotowałam do tego kawałki marchewki surowej i ogórka oraz zjedliśmy do tego też po kromce takiego razowego pieczywa ze słonecznikiem. No i myślę, że no, to jest taki wyłom, bo wiecie, pieczywo generalnie w takim raw food nie wchodzi w grę, ale tak jak mówię, no nie jesteśmy takimi aż stricte witarianami, więc po prostu do tego po mojej kromeczce, no ale głównie jedliśmy te warzywa z tym sosem, więc naprawdę jest to super. No i po takim posiłku się czujemy lekko, mamy dużo energii, no bo tam wszystkie te składniki potrzebne naszemu organizmowi są. No i oprócz tego jednego ciepłego posiłku właśnie staram się właśnie tak odżywiać. No i codziennie ten koktajl robi cuda, naprawdę. Ja się co prawda teraz pochorowałam, ale to po prostu zaraziłam się też, ale od kogoś. Natomiast już dawno pewnie byłabym chora, gdyby nie ten koktajl właśnie z imbirem, bo to naprawdę, naprawdę czuję, że to odżywia i tak rewitalizuje organizm i też pomaga mi to na tą skórę, bo już czuję różnicę, że trochę ta skóra moja się mniej jest sucha. No ale jeszcze długa droga, także zaraz zobaczycie rutynę pielęgnacyjną, co zakupiłam w tym celu, żeby być bardziej eko, ale też żeby pomóc swojej skórze. Zapraszam, kochani. Dla Was ekowskazówka dzisiaj. Postanowiłam skończyć z jednorazowymi wacikami. No i zamówiłam sobie na próbę takie eko zmywaki. To jest kotek i to jest takiej wielkości, że wsadzamy w to jedną część naszej dłoni bez kciuka. A myślę, że to raczej na drugą stronę i po wycięciu metki. O, w ten sposób. I po prostu będę myć twarz. Kupiłam sobie olejek do mycia twarzy, anti-aging, ale taki naturalny, na zmoczoną twarz, olejek, później mydlimy to, no i na końcu ciepłą wodą, taką szmatką namoczoną, myjką namoczoną w ciepłej wodzie zmywamy. Myjkę trzeba wyprać mydłem normalnie i wywiesić do suszenia. To jest firma, już Wam pokazuję. The Iscat. Kupiłam to z takiej firmy dla kociarzy. Dam Wam linka w opisie filmu. Super sprawa, to będzie można prać. To jest bambusowe, więc bardzo fajnie, naturalne. Bo wiecie co, zastanawiałam się nad Glove, ale fajnie to działa, naprawdę to fajnie działa. Tylko ja jednak unikam tych włókien sztucznych, bo mimo wszystko to jest wspieranie produktów z tych sztucznych włókien, które jednak po kilku miesiącach się zużyją. No i trzeba będzie. Niestety, trzeba będzie to glaw wyrzucić. No i to jest poliester, to są sztuczne włókna, które znowuż zaśmiecą nasze środowisko. Jest to może dłużej używane niż bawełniane takie, wiecie, no te waciki bawełniane, ale bawełniane są przynajmniej bawełniane, one się rozłożą, no zużyjemy ich, co prawda, i ta produkcja pochłania środki i tak dalej. No ale mimo wszystko, według mnie, wolałabym nie wspierać właśnie produkcji tych sztucznych włókien, więc bambusowe włókno jak najbardziej. Słodki jest ten koteczek, naprawdę. No i są do tego trzy waciki. I takie waciki możemy używać normalnie, jak waciki te bawełniane, tylko że ich nie wyrzucamy, tylko przepieramy mydłem, czy szarym mydłem na przykład, czy mydłem w płynie, po prostu dobrze wypłukać i suszymy to. No i później można po prostu to wszystko wziąć do woreczka takiego do prania, wrzucić i do pralki z delikatnym detergentem jakimś. Także jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. Jeszcze tego nie używałam, za chwilę tego użyję. No i potem Wam zdam relację, czy to się fajnie sprawdza. Widziałam kiedyś film Red Lipstick Monster i to mnie też zainspirowało właśnie o tych różnych środkach właśnie wielorazowych do zmywania makijażu i super, według mnie super. Kupiłam też jeden zestaw dla przyjaciółki, później będzie miała urodziny, więc będzie w sam raz, bo to jest naprawdę fajna rzecz. A, i jeszcze Wam przy okazji, chcę, to już nie jest ekowskazówka, ale w sumie też kupiłam sobie na lato zestaw cieni, bo nie miałam kolorowych cieni, a czasami, wiecie, fajnie jest zaszaleć na jakąś imprezę albo po prostu użyć jakiś taki odświeżający letni kolor. I kupiłam sobie zestaw Tarte na, już Wam pokazuję, na Vinted. Tamto nie jest z Vinted, tamto kupiłam z Allegro, zresztą macie tam linka.
kupiłam sobie zestaw tarty. To jest niekompletny zestaw, ale jest nowy. Są to nowe, miękkie cienie. No i wiecie, że tarty to jest bardzo dobra firma, nie tania. Ale tutaj była taka ekonomiczna bardziej seria z jedną z youtuberek zagranicznych. Zobaczcie, tutaj Jessie Page, która też promuje tam wartości LGBT. I chodzi o to, że to są takie cienie, zobaczcie, w ogóle nieużywane. Ja tutaj spróbowałam dwóch cieni tak paluszkiem delikatnie. Ale nie naruszyłam ich za bardzo. Dwa cienie są perłowe, ten fiolet, zdejmę tą. Ten fiolet i ten taki turkus są perłowe, super, a inne są matowe, no i też świetnie, bo właśnie matowych, kolorowych cieni w ogóle nie miałam i jestem ich mega ciekawa, niedługo je wypróbuję na pewno, no ale w letnim sezonie do jakiejś sesji i w ogóle to będzie superowe, bardzo się cieszę. I znalazłam je za jedyne 50 zł, więc naprawdę mega tanio. To co prawda nie była jakaś bardzo droga seria, to jest mała paletka i to była taka budżetowa dosyć seria tarte, ale mimo wszystko jednak kosztowało to, nadal chyba to kosztuje ponad 100 zł na jakieś nowe w sklepie, bo można jeszcze w internecie dostać tą paletkę. Natomiast no właśnie, kupiłam ją na Vinted za 50 zł, bo to jest niekompletne, zobaczcie, tutaj jeszcze był tusz. I tego tuszu nie ma w tym zestawie, wiedziałam o tym oczywiście, bo decydowałam się jedynie na tą paletkę. No i dlatego pewnie też cena konkurencyjna, fajnie, bardzo się cieszę, bardzo mi się podobają te kolory i niedługo spróbuję makijaż i pokażę Wam, czy coś fajnego z tego stworzyłam. No i moi drodzy, chciałam Wam pokazać, jak działają te właśnie zmywaki, te waciki. Tutaj jest jeden, później nałożę trochę makijażu i pokażę Wam jeszcze na samym końcu, jak zmyć makijaż tym. Moi drodzy, ja Wam pokażę cały jakby rytuał zmywania tego. Problem polega tylko na tym, że nie mam na sobie makijażu, więc nie wiem, może pomaluję sobie chociaż rzęsy, żebyście widzieli, jak to zmywa tym tuszem ZAO. Okej, rzęsy pomalowałam, może sobie trochę dam podkładu tego mojego bio, nałożę sobie trochę podkładu tak teraz byle jak, nie że ja to tak nakładam normalnie, ale nie chcę też teraz robić jakichś wielkich ceregieli z tym, po prostu nałożę go pędzlem. O. Nie będę więcej nic robić na razie, ale chodzi tylko o ideę, prawda? Teraz pokażę Wam cały rytuał zmywania tego makijażu. Słuchajcie, ta myjka jest zrobiona z tego samego materiału, co te waciki. I teraz tak, do makijażu użyję olejku Vegaia. To jest właśnie taki eko-olejek do zmywania makijażu i postanowiłam go zacząć używać, bo moja skóra właśnie wysuszyła się bardzo tej zimy. No i chcę zmienić rutynę demakijażową. No i po prostu trzeba pomoczyć twarz, nałożyć ten olejek i go wmasować, zrobić z nim to samo, co jakby się robiło z mydłem czy z jakimś preparatem do demakijażu. Ja już kilka razy używałam tego olejku i super się sprawdza. O, już mi zciekł makijaż, bo te kosmetyki też nie są jakieś bardzo, bardzo inwazyjne. Ale super to działa, bo nie wysusza właśnie skóry. O, już widać, że takie kolorowe błoto mi się zrobiło na oczach. Dokładnie. No i teraz myjką spróbuję to zmyć. Po prostu delikatnie ściągamy to, co powstało, ten olejek, zobaczcie. Olejek razem z tymi kosmetykami. Oczywiście można to wypłukać i potem jeszcze raz, a ja to po prostu odwrócę, bo mimo tego wzorku to się bardzo dobrze używa też na tej drugiej stronie, na tej jakby pierwszej stronie. O, już widać, że ściągnęło cały makijaż. Wiecie co, ten olejek to jest moje odkrycie, tam są różne drogocenne składniki, jakieś zioła, jakieś właśnie cenne oleje. No i oczywiście, że po takim olejku, jak robicie demakijaż, dać lekki makijaż, a jednak bardzo dobrze ściągnęło to. Także naprawdę to mega super działa. Mega super. Uwielbiam takie stwierdzenia. Na razie to tu zostawię. Teraz wypłuczę sobie i teraz drugi etap po tej oleistym demakijażu. Oczywiście można to zrobić też płynem micelarnym.
czy jakimś, wiecie, czy jakimś mleczkiem eko, jak najbardziej. Ale teraz ja dla Was tutaj zrobię to tym mydłem Kikaboni. Normalnie ręką, ale oczywiście po wyciśnięciu tego, albo w ogóle przemyciu tego, o, mydłem w płynie. Można też to zrobić tą myjką. O! Ja to jeszcze i tak zawsze na końcu przepłukuję tak z góry na dół wodą. No i cera jest naprawdę super oczyszczona teraz. Cera jest taka zaróżowiona, odświeżona. Oczywiście ja rano bym tego nie robiła, bo przy suchej skórze rano przemywałabym tylko twarz tonikiem, więc teraz, żeby pokazać Wam działanie tych wacików jakby, nie wacików, ale tych płatków kosmetycznych, wezmę po prostu tonik. Ja mam co prawda taki fajny tonik Hoa, naturalny, w sprayu, więc mogłabym, o, spryskać tak, ale spróbujemy użyć tego wacika. Ja rzadko stosuję tonik na waciku, no ale pamiętajcie, że tonizowanie twarzy jest ważne i właśnie ja rano normalnie to bym przetarła twarz tonikiem tylko, bo moja skóra nie wymaga usuwania jakiegoś sebum rano, więc po prostu twarz tonikiem. No, nie, jest błędem całkowicie nie robienie niczego, czyli zestawienie twarzy takiej bez przemycia jej. Ja czasami po prostu przemywam ją tylko zwykłą wodą, a później tonikiem. Także nie, nawet nie samym tonikiem, ale troszkę tak spryskuję wodą i tym tonikiem. Świetnie, że ma to, bo o, można się jeszcze na końcu odświeżyć i oczywiście od razu będzie nakładane teraz serum albo sam krem, bo to zależy w jakiej akurat, czy się śpieszę, czy nie. Jeżeli się bardzo śpieszę, to sam krem nakładam, jeżeli mam chwilę czasu, to serum i później krem dokładnie. I pokażę Wam jeszcze, co mam właśnie. Ja mam tu akurat serum od mojej koleżanki, która robi sama te kosmetyki naturalne. Jest fajne to serum. Takie bardzo wodniste, ale ma poślizg też fajny. Daję go oczywiście na szyję, na twarz. I trochę tu pod oczy, ale nie blisko oka, żeby nie podrażniło. Bo tak naprawdę nie ma potrzeby używania osobnych kremów pod oczy, chyba że chcecie rozjaśnić przebarwienia, macie jakieś kremy do zadań specjalnych, ale generalnie ja używam kremu tak tutaj i to i tak wchłania okolica wokół oczu, te kremy, które są tu nakładane. Oczywiście trzeba nałożyć po serum krem, bo wiecie, że serum może, jak wysycha, może zabrać wilgoć ze skóry, to co dokładnie to, czego nie chcemy, bo serum ma odżywić i nawilżyć tą skórę. No i teraz już jakby moja rutyna pielęgnacyjna została zakończona. Masło Shea na usta często też, zanim zacznę jakiś makijaż, ale ekomakijaż, taki super naturalny, super świeży makijaż, minimalistyczny, czyli taki make-up, no make-up, jaki robię na co dzień, pokażę Wam już w następnym tego typu filmiku. Moi drodzy, moja twarz jest bardzo odświeżona. Będę się z Wami już żegnała. Zobaczycie mnie w kolejnym filmiku, czyli w reakcjach na dziwne, dziwaczne trendy na nowy rok, albo na jakieś takie kontrowersyjne trendy. A tymczasem, oczywiście przygotowuję też program o stylówkach na wielkich projektantów. I będzie nowe, zapraszam Was, zabieram Was do Lumpeksu. No i właśnie tak jak mówiłam, ten filmik o tym super eko makijażu, to będzie makijaż biokosmetykami, kosmetykami organicznymi i taki super, super naturalny make-up, no make-up, bardzo subtelny. Planuję też zrobić filmik dla Was o makijażu scenicznym i to by był filmik we współpracy z moją mamą. Jestem bardzo ciekawa, czy chcecie taki filmik, piszcie koniecznie. Pomyślałam właśnie, że fajne by było z jednej strony pokazać, jak ja się maluję na scenę, a z drugiej strony, jak właśnie moja mama już tak super profesjonalnym, dużym teatrze, jak się przygotowuje i co mówi o tym scenicznym makijażu. Myślę, że mogłoby to Was zainteresować, także czekam na Wasze komentarze.
Tymczasem przechodzę dalej. Jak widzicie, ja jeszcze jestem nie ubrana, więc się pomału zbieram do życia tak zwanego i do składania tego filmu. I przechodzimy jeszcze na końcu do losowania, bo niestety jedna z osób, która się zgłosiła do rozdania, okazało się, że nie miała subskrypcji. No i jak już powiedziałam, no kto nie miał tam zasubskrybowane, no to musiałam jakby anulować tą wygraną i po prostu wylosuję nową osobę, zaraz zobaczycie, bo tam zostawiłam sobie te kartki. No więc czekajcie, bo tam właśnie za chwilę w krótkiej przebitce pokażę Wam, jak właśnie losuję kolejną osobę do wygranej tego mydełka. Natomiast bardzo proszę Panią Krystynę, która wygrała masło i która jeszcze się do mnie nie zgłosiła. Trzeba się zgłosić na maila, napisać do mnie mody ekokreatywnej, która jest w opisie. Także bardzo proszę się zgłosić, bo nie mam jak wysłać, a już jest zapakowane to masełko. Kochani, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. No i kochani, niestety okazało się, że jedna z pań, która wygrała mydełko, nie subskrybowała Kikaboni, więc tak jak powiedziałam, no musi być subskrypcja w momencie sprawdzenia, no i muszę wylosować to po raz kolejny, więc na szczęście nie usunęłam tych karteczek pozostałych, bo tak się spodziewałam, że skoro nie ma wszystkich subskrypcji, to może być taka sytuacja, no i te wszystkie nazwiska nadal tam są, więc teraz wylosuję jeszcze raz to mydełko, kochani. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra. No i co my tu mamy, żeby nie było? Tutaj lepiej widać, bo tam mam mocne światło i ono na białej kartce wychodzi zbyt... O, zbyt ten, uwaga. Kto to jest? Monika! Monika, ha! No proszę, bardzo, bardzo fajnie. Wylosowaliśmy, akurat tutaj nazwisko było podane. Dobrze, kochani, no to wszystko już wiemy, mamy już wygraną mydełka. Bardzo fajnie i do zobaczenia.